Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Krystyna Kiwacz w telewizji Chrystusa Króla, nadawanej z Chicago. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A moim Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Marek Bąk. Witam serdecznie i szczęść Boże, księże. Szczęść Boże. Księże, chciałabym oczywiście porozmawiać na bieżące tematy, bo trudno rozmawiać na inne, kiedy tak wiele się dzieje. Coraz większe zaostrzenia, czuję się, jakbyśmy byli osaczeni z wszystkich stron i w coraz większej niewoli. Ludzie jedni z przerażeniem patrzą w najbliższą przyszłość, inni skupiają się na tym, aby się nie zarazić wirusem. I to jest dla nich najważniejsze. To, co było dawno zaplanowane, wypełnia się naocznie, na naszych oczach. Proszę powiedzieć, księże, do czego według księdza to wszystko zmierza i prowadzi? Jest to piekielny atak na ludzkość. Również w naszej ojczyźnie to tak wygląda. To mogło być To może być zrealizowane tylko na tak zmanipulowanym pokoleniu, jakie mamy. Dlatego ta tortura, którą nam serwują teraz, jest na podłożu minionych dziesiątków lat upodlenia ludzi, ateizowania, zabierania ojczyźnianych obyczajów, rodzinności naszej, kultury, wiary. Ja już za mego życia wspominam, że 20-30 lat temu mieliśmy zupełnie inną młodzież. Zupełnie inną młodzież. I zmiana poszła w bardzo błędnym kierunku. Nasi wrogowie są nieprzejednani. Oni mają swój plan i go konsekwentnie realizują. I tutaj przemoc medialna, prawna, urzędniczo-policyjna, przemoc, która prowadzi do wielkiego utrudzenia w codziennym życiu, sprawia, iż ludzie zmęczeni są doprowadzani do rezygnacji. Jak już mamy takie pokolenie już zrezygnowane, no to są to wtedy już idealni kandydaci na pełnych niewolników, czyli na więźniów. Bo to wszystko jest realizowane etapami, że jak się tylko zakończy zaraźliwość tego koronawirusa, to jest kwestia, że 2-3 tygodnie i zelżą nam restrykcje. Otóż nie zelżą, dlatego że za zakwalifikowanie dowolnych dolegliwości zdrowotnych, że za tym się kryje koronawirus, do czego ludzie są przymuszani już wręcz przez wstępne osoby przyjmujące, na przykład już przy przyjęciu do szpitala czy do przychodni, no to to ma miejsce, że się na siłę kwalifikuje ludzi jako zarażonych, bo z tego są dodatkowe pieniądze. Jeżeli się zakwalifikuje człowieka, że jest chory na koronawirusa, no to z tego mają zainteresowani w służbie zdrowia dodatkowe, niemałe pieniądze. Dlatego dopóki będzie taka zapłata, to się ta pandemia nigdy nie skończy, bo miło komuś zarobi dodatkowe pieniądze, a że za taką cenę, no cóż, moralność u ludzi takich nie jest problemem. Poza tym te obłędne testy, przez które ludzie niepotrzebnie przechodzą, te obłędne testy nie są diagnostycznymi testami, o tym mówią uczciwi lekarze i sam twórca tego badania testowego mówił, że on nie jest testowy, że to nie jest test diagnostyczny. No ale jeżeli i te testy wykazują fałszywe, dodatnie wyniki, no to ludzie są wtedy już zablokowani jako zarażeni. Taki drobny przykład. W pewnej firmie było 10 kierowców, i właścicielka tej firmy dostała zlecenie, żeby przeprowadzić badania tych panów, czy nie są chorzy na koronawirusa. No i jakoś nie mogła tego zrobić, bo oni byli w trasie wszyscy. No więc te badania przeprowadziła na sobie.
No to polega na tym, żeby zanurzyć tam jakiś pręt w nosie, w gardle. Samo to wykonanie to jest czasami tak dramatyczne, że to się patrzeć nie da. I okazuje się, że te testy, które wykonała na sobie, miały wynik 5 na 5. 5 było na minus, 5 na plus. Jest to fikcja, te testy. No ale na podstawie tych testów robi się propaganda, że jest wielka zaraźliwość, że ludzie są strasznie chorzy. No ale trupów na ulicach nie widać. Na cmentarzach więcej pogrzebów nie ma. Więc jest to wszystko oparte na strachu, na przymusie, na zniewoleniu, na takim stłamszeniu ludzi, żeby ludzie nie chcieli nawet myśleć ani stawiać jakikolwiek oporu. No to już są takie warunki, jakie stawiało się na przykład więźniom w sowieckich łagrach. Jeszcze trochę do tego dojdzie. Że wielu Pan Bóg obnaża, poniża pysznych, wywyższa pokornych, pokazuje kto kim jest. Ludzie, którzy byli przyjaciółmi, zdradzają, stają się wrogami. W rodzinach wielkie podziały. Prześladowani są ci, którzy głoszą prawdę. Dlaczego tak się dzieje? No, sytuacja próby powoduje, że z człowieka wychodzi naga prawda. W sytuacji próby człowiek nie potrafi udawać. W sytuacji próby z człowieka wychodzi ta dramatyczna, ciężka prawda, jakakolwiek tylko może być. I z tego powodu tak się właśnie dzieje, że no, polaryzują się ludzie w swoich poglądach i postawach. Wychodzi z człowieka to, o czym człowiek nawet w sobie nie wiedział, że to ma, że taki jest, bo życie ludzkie trochę jest aktorstwem, trochę udawaniem, trochę dostosowywaniem się. Dopóki to jest takie niezagroźne i niezaszkodliwe, to może to mieć miejsce, ale później, gdy przychodzi czas próby, no to niestety nie. To na przykład w czasie okupacji hitlerowskiej, niemieckiej, taką próbę przeszli Żydzi w Warszawie, którzy, jak trzeba było odstawić odpowiedni kontynent ludzi na wywózkę do obozów, to wyprowadzali na stację kolejową własne rodziny, matkę, ojca, żonę, tylko żeby siebie uchronić. To taki był dramat w wykonaniu Żydów między sobą. Tak wychodziła z nich prawda, gdy walczyli o przetrwanie własne jednej osoby. I tak się dzieje. Ludzie, gdy są postawieni przed taką sprawą, jak jakiś przymus, strach, poświęcenie, no to po prostu mówią nie, mówią nie. Okazują się innymi ludźmi. Pokłada się nadzieję w ludziach, którzy niewiele sami mogą uczynić. Czy brakuje w moc Bożą, wiary w moc Bożą, ponieważ łaski, które na nas spływają, są umniejszone, chociażby dlatego, że znieważa się Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, kiedy niegodnie przyjmuje się Go do swoich serc, dochodzi do profanacji. Przede wszystkim to, co się dzieje, to jest na pewno owoc braku wiary. Bo za brakiem wiary idzie profanacja Najświętszego Sakramentu i dożyliśmy takich czasów, kiedy dla ludzi już nie ma świętości. Jeżeli już Najświętszy Sakrament nie jest świętością, bo nie jest dla wielu ludzi, to są to dramatyczne historie. Wspominam taki przykład opowiadany mi przez kapłana, kiedy udzielano Komunii Świętej wzdłuż kościoła. No i jeden z panów, młodych ludzi, miał syna na ręku, też przyjął Komunię Świętą i po przyjęciu wskazuje księdzu palcem na dziecko i mówi, jemu też trzeba to dać, to jemu. Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie to nie jest Pan Jezus, tylko to jest to. To jaka należność to jest. W takim razie ten pan znalazł się tam w kościele z jakichś swoich zredukowanych powodów. Natomiast dla niego Komunia Święta to już był tylko sposób znalezienia się w kościele, że wszyscy przyjmują, to on też, ale to już nie było przyjęcie Komunii Świętej, to było przyjęcie należności. Znalezienie się obyczajne pomiędzy wieloma.
Uzasadniał to w ten sposób, że on to dziecku obiecał. No tak się nam ludzie rozdemokratyzowali, tak się odważnili, że wielu ludzi już zatraciło fundamenty jakiejś przyzwoitości moralnej. Bezmyślność, brak wstydu, bezkarność, no to są cechy, które się pojawiają później. Najpierw trzeba stracić wiarę we wszechmoc Boga, bojaźń Bożą, wiarę w opatrzność Bożą. Jak człowiek nie liczy się z Panem Bogiem, to już jest nieobliczalny w każdym względzie. I to, co my przeżywamy, jest to niewątpliwie owoc wielkiego, straszliwego kryzysu wiary. Jeżeli wiara nie kształtuje nam mentalności, to co nas kształtuje? Świat? Filmy z Hollywood? Co nas może kształtować? Z tego względu taki dramatyczny zanik wiary idzie w parze no, z taką straszliwą odwagą, że Bogu można bluźnić, że można sobie ustanawiać dowolną moralność, że w ogóle sprawy moralności nie są żadnym problemem. Grzech pije się jak wodę. I ludzie tak zatruci są podatni na każdy wpływ świata. Ale oni przez to wcale nie są mocniejsi, bo kto nie ma wiary, ten nie ma prawdziwego oparcia. Prawdziwe oparcie można mieć tylko w Panu Bogu. Więc ludzie bez wiary to będą ludźmi zdegradowanymi cywilizacyjnie, przystosowującymi się do otaczających ich warunków i będą sobie życie czynić łatwiejszym za każdą cenę. No to już jest utrata kultury ludzkiej. To jest utrata wielkiego celu zbawienia. Ale któż o tym myśli? Kiedy ludzie już często deklarujący się jako wierzący wierzą nie w prawdy wiary, tylko we własne przekonania. A te ludzkie przekonania są niekiedy są tak bajeczne, tak udziwnione, są takim jakimś zlepkiem uproszczeń, oczekiwań i roszczeń, że trudno to nazwać jeszcze wiarą. No, wiara jest w zaniku u wielu ludzi. Jak się uratować? No, przez wiarę wierzących. Wiara wierzących będzie odnawiać wiarę w tamtych ludziach upadłych. Musimy mieć armię jak największą ludzi prawdziwej wiary, praktykowanej wiary, którzy będą podtrzymywać dobre obyczaje, będą siewcami dobrych postaw, będą dawać przykład cnót. To wszystko jest możliwe i na pewno ten dramat, który został nam nałożony, nie jest pod kontrolą Pana Boga. No być może z Bożego punktu widzenia wychodzi na to, że w tych warunkach takiego obłędu narzucanego nam, który ani nie wynika z prawdy, ani z logiki, ani z rozumu, być może w tych warunkach więcej ludzi się zbawi. I Pan Bóg pozwala na to, by to trwało dla dobra najwyższego. Tak, księże, czyż nie byłoby piękne i wręcz wskazane, ażeby episkopat podjął wraz z narodem polskim narodową pokutę, wynagradzając za tak wiele grzechów narodowych i swoich własnych? Czy to nie jest ten czas właśnie przepraszania, wynagradzania? I czy raczej świeccy powinni się tym zająć, podjąć jakąkolwiek inicjatywę? I czy teraz, kiedy potrzebujemy właśnie interwencji Bożej, powinniśmy zadośćuczyniać za rany, jakie nieustannie zadajemy Panu Jezusowi? No, muszę tu roztropnie na to odpowiedzieć. Proponuję, żeby świeccy jednak wzięli się za tę powinność i żeby świeccy jednak podjęli pokutę, ponieważ są ludźmi no, rozumnymi, wierzącymi i nie brakuje im dyspozycji do tego, by i się i organizować, i pokutować. Jednak stawiałbym na świeckich, żeby świeccy podjęli pokutę.
Jest to wręcz potrzebne, prawda? Dzisiaj. Tak, jest to potrzebne. Aż trudno o tym mówić. Tak. Potrzebujemy interwencji Bożej, pomocy Bożej, ale niestety nie ma przepraszania, pokuty, wynagradzania i to jest takie smutne. Księże, chciałabym zapytać jeszcze o inną kwestię. Ważne jest oczywiście, aby poprzez marsze, protesty obudzić naród. Na protestach wybrzmiewają przez tubę okrzyki, wiele wystąpień, piękne hasła i na tym koniec. Ludzie rozchodzą się do swoich domów, organizatorzy czują się, że dobrze wypełnili swój obowiązek wobec narodu. Przyglądając się temu wszystkiemu z daleka, przepraszam, według mnie, ale nie tylko według mnie, czegoś w tym wszystkim zabrakło. Myślę, że zabrakło zwrócenia się o pomoc do Pana Boga, jakby nie wierzono w Jego moc. Sam człowiek niestety niewiele uczynić może. Czyż nie należałoby wykorzystać ten moment, kiedy tłum ludzi się zebrał w jednym miejscu i odmówić na przykład dziesiątkę różańca świętego za naród polski pod Twoją obronę i pomodlić się na kolanach? Ponieważ wydaje się, że my ludzie mamy... Na pewno nie wydaje się, ale tak jest. Mamy tak wiele pychy w sobie i nie ma w nas uniżenia przed Panem Bogiem. A właśnie ta postawa naklęcząca byłoby takim wielkim świadectwem naszego uniżenia i byłoby to świadectwem nie tylko dla całego narodu, ale dla ludzi nawet na świecie, że potrafimy się modlić, potrafimy się uniżyć przed Bogiem, ażeby ubłagać Jego interwencję. Przebaczenie i przyjście nam z pomocą. Wydaje się, że można stwierdzić, księże, no przynajmniej mi się wydaje, że jeszcze zbyt mało naród polski został uciśniony, ażeby to do tego doszło. W tej chwili brakuje narodowego zrywu modlitwy i właśnie tej pokornej modlitwy. Co ksiądz o tym myśli? No... Tak, niewątpliwie to jest prawda. Jeśli się gdzieś odbywają jakieś takie zgromadzenia wielkie, dosyć rzadko, to one mają rolę no niezbyt długotrwałą. To raczej jest po to, żebyśmy się policzyli i pokazali innym, że jesteśmy. I to ma to znaczenie takie medialne. A na pewno przy takim spotkaniu sens dopełnić można przez modlitwę. Nawet można i cały różaniec. Jak się spotka 100 tysięcy ludzi, niech się modlą na różańcu, a czemu by nie? Modlitwa jest bardzo potrzebna i to jest ogromna sprawa, żeby się modlić. Tylko, że teraz, kiedy nam zrobili obostrzenia kolejne i wypada na przykład, że 7 metrów kwadratowych w kościele na jednego wiernego, no... Trochę się już tam nauczyliśmy rozumu i chyba nam nie będą liczyć ludzi w kościele. Ale wydaje mi się, że te obostrzenia w połączeniu jeszcze z dyspensami od uczestnictwa we mszach, na przykład do 15 listopada, myślę, że to wszystko spowoduje, iż w wielu kościołach ta liczba na pewno nie będzie nawet może i dopełniona. Tak to jakoś się zdarzyło od wielu już lat, że do kościoła ludzie chodzą, jak jest łatwo, jak nie ma przeszkód, jak pogoda dobra, jak okoliczności wszystkie sprzyjające, no to się do kościoła idzie. Jeżeli cośkolwiek nie pasuje, to już frekwencja jest mniejsza. Otóż ludzie albo utracili, albo się nigdy nie wiedzieli, czym jest msza święta. Stąd w nich nie ma głodu Boga, jest obyczajność jakaś. Jakaś powinność czy potrzeba psychiczna. Natomiast rzadko występuje żywy akt wiary, z powodu którego ludzie idą na mszę świętą z powinności wiary, z takiego obowiązku wiary. No i wróg uderzył w słabość naszego katolicyzmu i odporu zbyt wielkiego nie ma. Proponują nam niektórzy cierpliwie te wszystkie obostrzenia znosić, ale jest to obostrzenie bezterminowe.
Jest takie wrażenie, że to się skończy, ale to się za bardzo nie kończy. U nas teraz wielu ma obawy, że sprawa będzie przeciągnięta aż przez Boże Narodzenie i jeszcze przez styczeń, nie wiadomo jak długo. No, to będzie dramat. Jeżeli Polska nie będzie miała normalnego Bożego Narodzenia, to co z nas zostanie? Co się z nami będzie dziać? Jak to przeżyją na przykład małe dzieci, które rok czasu nie mają normalnego dostępu do kościoła? Jak to tak będzie? Przecież czas płynie i jest restrykcja, tym bardziej, że ten przymus z powodu tej mniemanej pandemii, on nie jest udowodniony medycznymi faktami. Statystyki są naciągane dla pieniędzy i te dane na ten temat też nie są prawdziwe. To prowadzi chyba do tego, żeby nas przeciągnąć w tym strachu i poniżeniu do jednak chyba obowiązkowych szczepień. Już jakaś grupa ochotników się dała zaszczepić i już niektórzy z powodu tych szczepień ponieśli śmierć. No, ale w tych szczepionkach jest, słyszałem dzisiaj opinię pewnego medyka, sporo rozmaitych trucizn, które nie pozostaną obojętne na organizm człowieka. Dlatego tresuje się naród do posłuszeństwa i do poddania, jakoby państwo miało monopol na mądrość, wszechwiedzę i wszechratunek dla ludzi. Tymczasem państwo nam niczego nie gwarantuje i za nas odpowiedzialności nie bierze. Nie wolno się dać za bardzo upaństwowić. Trzeba pozostać człowiekiem wolnym i oddzielnym. Jeśli państwo nam nie służy, no to co nam po takim państwie? Państwo ma być sługą narodu, a nie ma zniewalać ludzi, aby klasa rządząca mogła mieć przywileje i bezkarność. Tak nie można. Przecież, ale wydaje się, że właśnie my pomagamy realizować te plany, poprzez to, chociażby poprzez to posłuszne noszenie maseczek. Wszyscy mają maseczki założone. No, rzadko... teraz obostrzenie jest takie, że chcą brać 1000 zł za brak maseczki, stąd u nas już takie powiedzenie jest, że maseczkę trzeba chronić, bo maseczka chroni przed mandatem. Nie przed tą pandemią, nie przed chorobą. No właśnie. Dotykamy granicy wytrzymałości. Dotykamy granicy wytrzymałości, bo ta granica kiedyś musi pęknąć. Brutalność policji narasta. Oczywiście policjantom wszystko wolno, wszystko zgodne z procedurami jest, tak, wszystko. Myślę, że niektórzy w policji już tego sami nie wytrzymują. Słyszałem już o przypadku policjanta, który zwolnił się z takiej służby, bo dłużej się nie dało być takim policjantem dla takich celów. Złodziejstwo narasta. Inna przestępczość, ale policjanci mają inne zadanie. Jeździć, sprawdzać ludzi na kwarantannach, no i pilnować maseczek na twarzach. Ja myślę, że oni sami już wiedzą, co te maseczki czynią, bo sami jak przez te 8 godzin chodzą po drogach w maseczkach, no to wracają później z tej służby bardzo utrudzeni. No ale to taka też ich jest niewola. Jak powstać z tego grobu faktów? No, trzeba się nawrócić. Polska się musi nawrócić. Indywidualnie każdy się musi nawracać ku Bogu. Modlitwa, spowiedź, msza święta. Wszystkim musi być modlitwa i spowiedź. O tą spowiedź trzeba poprosić, zażądać, wywalczyć, umówić się. Po prostu trzeba iść do spowiedzi i się nawrócić i zacząć życie modlitewne. Jeśli tego nie będzie, to Pan Bóg nie otrzymuje od nas szansy. Królestwo naszej wolności będzie blokadą dla Bożej hojności. Jeżeli Pan Bóg nie chce, bo dzieci nie chcą brać, jeżeli Pan Bóg nie może dać, bo dzieci nie chcą brać, no to pozostanie tak jak jest. Dlatego walka o wiarę jest walką o najwyższe dobro całego narodu.
Tak, i właśnie poprzez to posłuszne wykonywanie wszystkich poleceń, my po prostu przyspieszamy zniewolenie człowieka i przyspieszamy realizację planów tych, którzy rządzą tym światem i chcą również zarządzać nami. Także smutne to, ale tak jak ksiądz powiedział, powinniśmy na pewno pojednać się z Panem Bogiem, tylko tu jest nadzieja i być blisko Niego i być przygotowanym w każdej chwili na spotkanie z Nim, prawda? Bardzo proszę, księże, jeszcze już tak na koniec o słowo księdza, słowo kapłańskie dla nas wszystkich. Nie wolno sobie odebrać tematów i zadań natury zasadniczej. Zauważyłem, że w wielu rodzinach polskich głównym zmartwieniem są długi, podziały majątku, sprzeczki finansowe. To jest koszmar. U tych ludzi, którzy mają i mało, i dużo. Trzeba skończyć z waśniami rodzinnymi, szanować siebie wzajemnie, ale wpierw w tych rodzinach trzeba szanować prawo Boże. Niech w rodzinach skończą się pomieszkiwania na próbę. Niech związki kobiety, mężczyzny będą wieńczone ślubem w kościele. Niech dzieci mają chrzest niezwłocznie po urodzeniu, bez zwłoki. Niech w rodzinach będzie modlitwa, nie tylko ganianie za pieniędzmi. Niestety materializm, pycha i wszelka przewrotność tak ukształtowały ludzi, że ludzie utracili kontakt ze zbawczą rzeczywistością. Ludzie już nie żyją dla zbawienia, tylko dla własnej jakiejś wymyślonej swawoli. Cóż z tym dalej? No trzeba się zatrzymać. Trzeba się opamiętać. Zwrócić się do Boga i uporządkować relacje z najbliższymi w rodzinie. Jednak troska o najbliższych w rodzinie jest bardzo ważną troską. I tu nie chodzi o to, żeby w rodzinie dziecko wyhodować na mistrza olimpiady, tylko żeby dzieci z rodziny wychodziły jako dzieci wierzące. Tak. Księże, i czy nie powinniśmy właśnie w tym momencie szczególnie, tak jak ksiądz wspomniał, powrócić do Pana Boga, powrócić do naszych kościołów i skorzystać z chwili, którą jeszcze powinniśmy po prostu czerpać garściami, bo my nie wiemy, co będzie już za kilka dni. Więc, a niestety kościoły są świecą też pustką i to jest takie bardzo smutne. Przyzwyczaili się ludzie do kościołów nie chodzić. I teraz jest tak, że u nas na przykład jest dyspensa od niechodzenia na msze w niedzielę i święta do 15 listopada. Ale pono w rzeszowskiej diecezji też to samo jest, lecz z innym uzasadnieniem. Mianowicie, kto cały tydzień chodzi do pracy, czyli zdrowy jest, to dyspensy na niedzielę nie ma. I to mi się podoba. To jest logiczne. No bo jak to tak? Cały tydzień chodzi do pracy można, a w niedzielę nie można do kościoła iść? Jakaś musi być konsekwencja. Tak. Ktoś bierze na siebie wielką odpowiedzialność właśnie dając nam te dyspensy, prawda? Że... Pewnie tak, ja już myśl moja tam daleko nie sięga. Tak. Księże, bardzo serdecznie księdzu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, że ksiądz się zgodził, przyjął nasze zaproszenie. Oczywiście księdza słowo jest dla nas bardzo, bardzo cenne. Jest też taką otuchą i cieszymy się, że jest z nami ksiądz. I poproszę jeszcze księże o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Niech dobry Pan Bóg księdzu również błogosławi w tej pięknej posłudze. Ja dziękuję księdzu serdecznie, z Panem Bogiem do usłyszenia w następnej rozmowie. Również żegnam się dzisiaj z Państwem. Kłania się Państwu Krystyna Kiwacz z telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg? Z Panem Bogiem.